Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Tegoroczna zima do rekordowo mroźnych i śnieżnych nie należała, choć na brak białego puchu z pewnością nie mogliśmy narzekać. O ile śnieg pod nartami jest jak najbardziej pożądany, o tyle na drogach i chodnikach nie jest mile widziany. Na odśnieżanie i likwidację wszelkich zimowych niedogodności utrudniających życie pieszym i kierowcom miasto do tej pory wydało całkiem pokaźną kwotę. W początku grudnia ubiegłego roku, bo mniej więcej od tego momentu trwa akcja Zima w Suwałkach, na zimowe utrzymanie dróg przeznaczyliśmy już blisko 800 tysięcy złotych. Na co konkretnie wydaliśmy tę górę pieniędzy? Mówię tutaj tylko i wyłącznie o samych kosztach takich technicznych, czyli soli, która została wysypana na drogi, o kosztach paliwa, które zużyły solarki, czy też pieniążkach, które zostały wydane na podwykonawców. Nie mówimy tutaj o kwocie, którą trzeba było dodatkowo wypłacić jako wynagrodzenia dla naszych pracowników. W tym sezonie zużyto 2200 ton soli. Solarki przejechały ponad 25 tysięcy kilometrów. Zużyły ponad 23 tysiące litrów paliwa. Zima w zasadzie jeszcze trwa, choć od kilku dni pogoda wskazuje raczej na przedwiośnie. O pełnym koszcie zimowego utrzymania dróg i chodników poinformujemy, gdy sezon na dobre się zakończy.